tak. Ja tam też się przeniosę z ławami i jesteśmy w sumie, nie? Drodzy strażacy, za chwilę otrzymamy
macie poświęcony sztab. Gratuluję wam z dotychczasowych sukcesów na polu ratownictwa. Życzę jeszcze większej mobilizacji w ofiarnej służbie bliźniemu pod nowym sztandarem, na którym widnieje postać naszego strażackiego patrona, świętego Floriana. Poświęcamy ten sztandar, gdyż oprócz wspólnego celu służenia ojczyźnie łączy nas wiara w Boga. Poświęcenie sztandaru dotyczy przede wszystkim ludzi, których jednoczy idea służby człowiekowi aż do ofiary życia. Ten sztandar poświęcamy mocą Słowa Bożego i wodą święconą, który jest darem bezcennym, będącym symbolem wiary, nadziei i wierności, męstwa, odwagi, poświęcenia, ofiarności i wytrwałości. Niech będzie należycie czczony, ceniony, szanowany, otoczony nieustanną opieką. Niech wyraża najwyższe wartości moralne i patriotyczne, oparte na najszlachetniejszych ideach miłości Boga i bliźniego. Niech skupia najlepszych synów i córki tej ziemi, którzy mają zawsze służenia ojczyźnie w szeregach strażaków, ochotniczej straży pożarnej w Pińczowie. A ta dzisiejsza uroczystość niech wyciśnie głęboki ślad w pamięci strażackiego środowiska i niech wzmocni siły i hart ducha. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz. Błogosławiony bądź Panie i Boże nasz, bo sprawiłeś, że sztandar jest od wieków znakiem zjednoczenia ludzi, którzy wokół niego się gromadzą. Pokornie Cię prosimy, pobłogosław ten sztandar, aby strażacy, którym on przewodzi, zawsze przyznawali się do Chrystusa, jak czynił to ich patron święty Florian. Umocnij w nich odpowiedzialność za bliźnich zagrożonych ogniem lub innym nieszczęściem. Niech stawiennictwo świętego Floriana sprawi także, aby jedni dla drugich byli przykładem męstwa i służby w ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. A teraz wspólnie wysławiajmy Boga za to, że nas zgromadził i dał nam tą możliwość, byśmy przeżyli te piękne jubileusze 140. rocznicy powstania Ochotniczych Straży Pożarnych i 120. rocznicę naszej orkiestry. Thank you.
nas i daj nam całym sercem służyć Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki niebu. Czytanie z Księgi Wyjścia. Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego: stop na dół, bo sprzeniewierzył się twój lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu i oddali mu pokłon. I złożyli mu ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. I jeszcze powiedział Pan do Mojżesza: widzę, że lud ten jest ludem o twardym karku. Zostaw mnie przeto w pokoju, abym rozpalił się gniew mój na nich. Chcę ich wyniszczyć, a ciebie uczynić wielkim ludem. Mojżesz jednak zaczął usilnie błagać Pana Boga swego i mówić: dlaczego, Panie, płonie gniew twój przeciw ludowi twemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką mocą i silną ręką? Wspomnij na Abrahama, Izaaka i Izraela, twoje sługi, którym przysiągłeś na samego siebie, mówiąc do nich: uczynię potomstwo wasze tak liczne jak gwiazdy niebieskie, i samą ziemię, o której mówiłem, dam wam, waszych potomków, i posiadają na wieki. Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Oto Słowo Boże. Wstawaj i proce do mojego Ojca. Wstawaj i proce do mojego Ojca.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Dzięki składam temu, który mnie przyobległ mocą Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, że uznał mnie za godnego wiary, skoro przeznaczył do posługi mnie, on dziś bluźniercem, prześladowcem i oszczercem. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, ponieważ działałem z nieświadomości w wierze, a nadmiarem obfita okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Nauka ta, zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu Bogu, samemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Cieszcie się ze mną, bo znałem złym owcem, która mi zginęła. Powiada wam, tak samo będzie większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając 10 drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala świat, nie wymiata domu, nie szuka starania, że znajdzie, a zawsze ją postrasza przyjaciółki, sąsiadki. Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo powiadam wam, radość powstaje za nią, anioł Boży, z jednego grzesznika, który się nawraca. Oto Słowo Pańskie. Szczerny księże prałacie, dziekanie, dekana Tubiczowskiego, księże proboszczu, kapelanie, ojcze Straży Pożarnej, ojcze Gwardiani, kustoszu Sanktuarium Matki Bożej Mirowskiej, czcigodni ruchmi duchowie, według zaszczytów, godności, gdy w mnie, bo jest was bardzo dużo, aż we świetnej jednostek, więc myślę, że wychodzi obraźnie, to wymienię więcej. Zacznę poczty sztandarowe. Niech, drodzy bracia i siostry,
Pan was obdarzy pokojem. Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Moi drodzy, zebraliśmy się w tej na wspólnej modlitwie, aby w tej przepięknej świątyni pod wezwaniem świętego Jana, apostoła i ewangelisty, tu w Pińczowie, aby świętować niezwykłą uroczystość 140. rocznicy powstania OSP i 120. rocznicy powstania orkiestry. Tu w Pińczowie. Drodzy drugi drogowi, to katolicka wiara dziś krzyczy do was, jako całą wspólnotę strażacką, do tej świątyni. Nikt nikogo na siłę nie wpycha. Przyszliśmy tutaj dobrowolnie. Ja przyjechałem 200 km, żeby być tutaj z nami. Do domu Pańskiego Pokrzywego, który przychodzi do nas w tajemnicy Eucharystii. Przyjdziecie ze swoimi sztandarami, ze swoimi komendantami, prezesami, na modlitwę uwielbienia i dziękczynienia. Zgadza się 140. rocznicy powstania i 120-lecia orkiestry strażackiej tej Pińczowej. Ale też z nadzieją na lepsze jutro i prosić Boga o Boże błogosławieństwo, o opiekę waszego świętego patrona Floriana. A patron ten, który wspomaga, oręduje przed Bogiem, do którego wstawiennictwa można się uciekać w naszych potrzebach, zapewne znacie bieg jego życia. Był to rzymski organizm, dowódca oddziału, ceniony przez przełożonych za gorliwą, profesjonalną służbę w chrześcijan. Kiedy cesarz Diocletian począł prześladować chrześcijan, święty Florian stanął i wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa, za co został utopiony w rzece z kamieniem szyi. Święty Florian, wierny Bogu, któremu służył, tak jak to uczyniło wielu męczenników za wiarę, ich krew, jak to przed wiekami mówią w Tertulia, jest za 7 nowych chrześcijan. Męczenników i naszych czasów. Jesteście siostry, bracia, strażacy, drugie drogi, szczególną wspólnotą. Zapamiętajcie sobie, jestem kapelanem powiatowym. Wiem, co mówię. Jesteście szczególną wspólnotą. Powołanych do szczególnej służby, do wyjątkowej służby. Do tego munduru strażackiego najwięcej ludzi ma zaufanie. Bo jeśli możecie być, macie być dumni z tego, nie pyszni. Bo mundur strażacki wszyscy szanują twarze. Dlatego ja wam muszę skupić. I sprawić, że nie wolno. Nie wolno. Będziemy ktoś ze mną przyjęty. Dajcie je przychodząc z pomocą ludziom, świadectwem, doświadczanym nieszczęściem, pożarami czy żywiołami różnymi. To właśnie wy pierwsi jesteście tam. Wasza służba wymaga hartu ducha, odwagi, pewności. Dlatego ludzie darzą was zaufanie. Ogromnym zaufaniem. Nie upadajcie pod ciężarem nieszczęścia. Nie kapitulujcie, choć często wchodzicie do akcji, kiedy inni opuszczają ręce i są bezradni, a wy idziecie, aby ratować ludzkie życie, aby ratować mienie, aby pomieszać brzemię człowieka. Nie patrzycie, czy będę żył, czy zginę tam, ale idziemy. Bo taka jest rola strażaka, proszę Państwa. Dlatego możemy liczyć i społeczeństwo liczy na waszą pomoc, na wasze braterstwo,
każdej chwili. I bądź z tego dumny, drogie drukty duchowe. Nie pyszny, dumny. Mówił kiedyś o strażakach św. Jan Paweł II, że są to ludzie, którzy wierni przekazaniu miłości chrześcijańskiej tradycji niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi. Drodzy druhny i druhowie, jakże wiele jest w tym, co robicie, czemu służycie. Jest ducha Ewangelii, etyki, moralności chrześcijańskiej, blasku Bożego miłosierdzia. Z tego Bożego źródła płyną impulsy do posługi i miłości miłosiernej, do waszego wychodzenia naprzeciw różnym nieszczęściom i tragediom. I to wy właśnie byś tym jesteście. To wy świadczycie tę służbę. Aby likwidować, ratować, pomagać. Biskup Władysław Mandurski, wielki patriota, budziciel narodowego ducha, biskupus epoki, zaborów, już pasterz legionów, powtarzał przy różnych okazjach, że służba Rzeczpospolitej kapłaństwem jest. Służba Rzeczpospolitej kapłaństwem jest. Można to zdanie sparafrazować i sentencję biskupa Mandurskiego odnieść do waszej służby strażackiej. Bo to służba ofiarna i dobra. Służba, która jest autentycznym powołaniem. Służba strażaka jest powołaniem. Nie byle kto może być strażakiem. To jest powołanie. Wiecie lepiej niż ja, jak bardzo w stosunku do dawnych czasów zmienił się charakter i zakres naszej służby. Dlatego mówię Bogu na chwałę, byś nie mógł na ratunek. Dziś strażacką powinnością jest to przecież już nie tylko gaszenie pożarów, ale również pierwsza pomoc medyczna, udzielanie ludziom skaleczonych w pojazdach, w wypadkach uczestniczycie, pomagacie. I pieśni nawet strażacy, pierwsze ogień zawsze. I nawet i tak. Oprócz tego wątku głównego również inne kierunki waszej humanitarnej aktywności, choćby honorowe krwiodawstwo, choćby niesienie pomoc w innych kwestiach, które nie chcę wymienić, bo musiał dać godzinę czasu. Jeszcze jedna piękna zaleta strażackiej służby i oddziaływanie na was samych, bracia strażacy. Nie tylko na macie i w toku profesjonalnych umiejętności, także i oddziaływanie na wasze duchowe wzrastanie, na wasze rodziny, na waszych bliskich sąsiadów. Wasza postawa często buduje, kiedy czynicie te rzeczy, które wspomniałem wyżej. Drogie druhny i duchowe, ofiarę tę, ofitę tę brzemię nieście, dzięki Bogu i szacunku. Polska, która pamięta o tych, którzy w czasie trudnym potrafili zachować się jak trzeba. I zapewne w waszej wspólnocie, tu w Pińczowie, przez te 140 lat było wielu strażaków, którzy zachowali się tak, jak trzeba. Tak, jak trzeba. Tak, jak Inka. Czy żołnierze wyklęci? I wielu z was też się zachowali, jak trzeba. Przez te 140 lat Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Jak już wspomniałem, święty Wojciech Jan Paweł II, podkreślę waszą wielu chrześcijańskiej tradycji. Jakże wiele tego odwiecznego polskiego obyczaju znęcza się w naszej służbie waszej drodze. Trudno sobie wyobrazić groby pańskie, wielkanoc, bez strażaków. Macie trzy kościoły, wszystko obsługujecie tutaj. Ja wiem, bo tu byłem. Trudno sobie wyobrazić wielkanocne parady bez orkiestry. Trudno sobie wyobrazić bez orkiestry. Chwalić Pana, że ona jest. I to młodzi ludzie. Młode ludzie, młode duchowie, którzy się angażują w to.
Widzę, że wkładają całe serce i duszę. I to jest to. Trudno sobie wyobrazić uroczystości kościelne, trudno sobie wyobrazić uroczystości państwowe, narodowe, bez waszej obecności. Jak nie ma strażaków, nie ma imprezy. Ja to wiem. Nie ma strażaków, nie ma imprezy. Jak kapela powiatowa w Gorlicach, ja wszystkie jednostki wyjeżdżałem. Tak jest bardzo. Nie ma strażaków, nie ma imprezy. I tego się trzymajcie. Drodzy ludzie, wychowy kończę, bo prezydent miał ma być krótko. Więc to ja już życzę. Ja życzę wam na koniec, byście tak pracowali na dobra waszej społeczności, jaką jest miasto Pińczów, jak do tej pory. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I nie do wystarczy. Strażacy Ochotniczej Straży
Pińczowie na przestrzeni tych lat i członkowie orkiestry cieszą się wiecznym pokojem, chwale nieba. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, oddasz wszelkim błogosławieństwem wszystkich strażaków, którzy stoją na warcie i spieszą z pomocą. Tym, którzy tej pomocy potrzebują, daj siłę i niech Maria, nasza Matka i Królowa, wspomaga im i błogosławi. Ciebie prosimy. Boże Ojcze, niech osoby z naszej wspólnoty tu eucharystycznej zaczerpną z Twojej miłości siły do dalszego życia, by realizowali na co dzień przykazanie miłości Boga i bliźniego. Ciebie prosimy. Boże nasz Ojcze, pokornie prosimy, wysłuchaj naszych modlitw, które z wiarą i ufnością ku Tobie wznosimy za wstawiennictwem świętego Flawiana, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jest to Twoje,
ze świętymi apostołami, świętym Janem, świętym Florianem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wykonali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Thank you.
Prosimy Cię, Boże, niech działami niebieskiego daru przeniknie nasze dusze i ciała, aby stale kierowała nami łaska, a nie nasze upodobania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oprócz świętego Floriana, prośmy również o opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michał Archanioł, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy, a Ty wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skupę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Moi drodzy, ponieważ dzisiaj jest niedziela, no to może niektórzy dopiero teraz są na mszy świętej, czyli że właśnie tak zrobił ją szczególnie do naszych parafian, ale nie tylko do naszych. Chciałem przypomnieć, że w tym tygodniu liturgii Kościoła we wtorek wspominamy świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. W środę jest podwyższenie Krzyża Świętego, a w czwartek wspominamy Matkę Bożą Bolesną, odpust Mocarach, a w piątek świętych męczenników, Korneliusza Rapieża i Cypriana biskupa. We wtorek, 13 dzień miesiąca, jest to dzień fatimski. W godzinie 17 będzie różaniec fatimski, a o 19 msza święta z procesją, z figurą fatimską. Przynosimy lampiony. Również w związku z przeżywaniem świętego Stanisława Kostki od 16 do 18 września będziemy obchodzić tak zwane Triduum ku czci świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Z tej okazji na msze święte zapraszamy z kazaniem na godzinę 17 i to w piątek, szczególnie dziecięcą rodzinę sercańską i ministrantów. W sobotę dzieci z klas trzecich, przygotowujących się do pierwszej komunii świętej, bo później będzie po mszy spotkanie z rodzicami, a w niedzielę też o 17 klasy ósme, przygotowujące się do bierzmowania, też po mszy będzie spotkanie z rodzicami. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że w naszej parafii możemy nabywać takie kalendarze już na rok 2023. Przepiękne kalendarze. I taki kalendarz rolniczy, ale to nie tylko jest kalendarz rolniczy, bo to jest kalendarz dla wszystkich, który warto po prostu mieć w formie książkowej. Dlatego zachęcam do nabywania tych kalendarzy. Moi drodzy, uroczystość, którą przeżywaliśmy, jakże piękna, która przypomniała nam historię tych lat tutaj na ziemi pińczowskiej, która przecież tak bogata jest właśnie w tych ludzi, którzy własnym życiem pisali tą historię. 140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej. Jakże jest piękne jubileusz. Ale ja bym tak krótko chciał przypomnieć 120-lecie naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. Oni nie mają 120 lat.
niektórzy nawet 20 lat nie mają, ale są. Ale cieszymy się, bo pamiętamy o nich wszystkich. I dzięki panu Łukaszowi po prostu trochę wiadomości zdobyłem, panu Łukaszowi Adamowskiemu, na temat historii Orkiestry Dętej. W 1902 roku z inicjatywy kapelmistrza 14 pułku Łanów, czyli takich dragonów bramborskich stacjonującego w garnizonie pińczowskim Jana Waltera, organizowana została przy Ochotniczej Straży Pożarnej, wtedy nazywała się to Straż Ogniowa, Orkiestra Dęta. Członkami tej orkiestry zostali przeważnie mieszkańcy miasta Pińczowa i okolicznych wiosek. Szczególnie przez wszystkie lata dopisywali młodzi mieszkańcy wsi Skrzypiów. Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej prowadził do wybuchu I wojny światowej Jan Walter wraz ze swoim synem, a od 1918 do 1959 roku tą orkiestrą kierował druh Kazimierz Podolski. Druh Kazimierz Podolski był jednym z wychowanków Jana Waltera. I od 1959 roku orkiestrą kierował druh Józef Pasternak, który brał udział w wielu szkoleniach okręgowych i centralnych kapelmistrzów. Po nim kapelmistrzem został jego syn, druh Kazimierz Pasternak, i był nim do przełomu 2011 i 2012 roku. Następni kapelmistrze to druhowie Leszek Tracz, Tadeusz Bartos, a od maja tego roku druh Robert Pelka. Orkiestra Pińczowskiej Ochotniczej Straży towarzyszyła i towarzyszy druhom i miejscowej społeczności pracy i wypoczynku. Nie brakowało jej i nie brakuje przy organizacji świąt państwowych, kościelnych, uroczystości regionalnych. Instrumenty pińczowskiej orkiestry pochodziły ze środków jednostki. Część z nich to była darowizna. Dość dużą darowiznę przekazał w imieniu parafii świętego Jana apostoła i ewangelisty w latach 60. ubiegłego stulecia ówczesny ksiądz kanonik Lucjan Przechowski. Chodzi tu o komplet instrumentów dętych stanowiących wyposażenie zlikwidowanej wówczas orkiestry dętej działającej przy parafii. Bo można powiedzieć, że pierwszą taką orkiestrą w Pińczowie to była orkiestra w parafii. A później na bazie tej orkiestry również powstała ta orkiestra, która do dzisiaj jest. I cieszymy się bardzo, że w jakiś sposób zaczyna ta orkiestra ciała, że coraz częściej się pokazuje i jest aktywna, czego bardzo cieszę się i dziękuję tu panu kapelmistrzowi Robertowi, że w jakiś sposób jeszcze mocniej właśnie tą orkiestrę mobilizuje do tego, żeby zaznaczyć jej obecność tutaj w naszej Ochotniczej Straży Pożarnej. To tyle, co chciałbym jeszcze powiedzieć o orkiestrze, bo na pewno też trochę już znacie historię orkiestry z Borodki.
historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Pilczowie, ale tu może dziękuję też panu Marwanowskiemu za pomoc, gdzie mogłem poznać bliżej właśnie materiał, tę historię tej orkiestry. No nie dotarły do mnie materiały Ochotniczej Straży Pożarnej, dlatego też do końca nie chcę poruszać tego, a szkoda, bo warto jakoś jeszcze bardziej, by ta nasza Ochotnicza Straż Pożarna, która jest jedna chyba z trzech ochotniczych straży pożarnych o takim wieku, że tak powiem, w naszym województwie, bo to jest 140 lat. Dlatego dziękujemy Panu Bogu, gratuluję wszystkim strażakom, druhom strażakom, to co mówił ksiądz Józef, niech to hasło strażackie, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, niech Wam towarzyszy przez całe życie, abyście kiedyś, po długich latach, stojąc na tej wiecznej warcie, przed tym najważniejszym strażakiem, mieli pełne ręce dobrych uczynków, miłości Boga i bliźniego. Wszystkim szczęść Boże. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej chciałem bardzo podziękować za odprawienie pięknej mszy świętej przed tu księdzu dziekanowi, a starostowi Krzyńskiemu, ojcu Eliaszowi i księdzu Samuelowi, jak również za piękną homilię i krótkie kazanie. Dziękuję bardzo. Przepraszam za tak rozkrócenie, zapraszam Państwa na dalszą część uroczystości, która nastąpi tutaj pod Florianem, złożymy związankę, a sama oficjalna uroczystość pod Urzędem Miejskim. Dziękuję bardzo. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi, a święty Florian wyprasza potrzebne łaski na dalsze życie, pracę i poświęcenie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Thank you.
modlitwę.